Szczęść Boże, Aleksander Chudkowski, witam i zapraszam Państwa na informację dnia. Minister Sprawiedliwości podtrzymuje swoje ostrzeżenia o zamrożeniu Krajowej Rady Sądownictwa. Chce to osiągnąć poprzez wstrzymanie konkursów na wakaty sędziowskie. Na naszej antenie poseł suwerennej Polski Marcin Romanowski ostrzega, że realizacja takiej zapowiedzi będzie wiązała się z katastrofą w sądach. Zapowiedzi nowego ministra sprawiedliwości wskazują, że jeszcze w tym miesiącu może wyjść on z propozycją ustawy, która będzie przewidywała zmiany w wybieraniu 15 członków sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. Dziś, po regulacjach przyjętych przez Zjednoczoną Prawicę, tego wyboru dokonuje parlament. Adam Bodnar chce, by wrócił tryb znany sprzed roku 2015, gdy takiego wyboru dokonywali sami sędziowie. W polskim punkcie widzenia, obecnych rozwiązań poseł Marcin Romanowski z Suwerennej Polski, który uznał, że to sędziokracja jest niebezpieczna, a nie powiązanie powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa z wyborami, bo przecież parlament wybierają obywatele. Krajowa Rada Sądownictwa została zdemokratyzowana, ale właśnie po to, żeby to Polacy za pośrednictwem swoich przedstawicieli posłów mieli większy wpływ na wymiar sprawiedliwości, a żeby nie była to polityka kastowa, żeby sędziowie sami nie wybierali sędziów. Takie stanowisko odrzuca nowy minister. Nawet jeśli zgłosi swoją ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, będzie musiał brać pod uwagę stanowisko prezydenta, a Andrzej Duda może w tej sprawie posłużyć się wetem. Dlatego minister Adam Bodnar będzie dążył do zamrożenia Krajowej Rady Sądownictwa. To do niego należy ogłaszanie nowych konkursów na stanowiska sędziowskie, jakie są opiniowane przez Krajową Radę Sądownictwa. I to te konkursy mają zostać wstrzymane. Po prostu nie powinienem, można powiedzieć, ...dokładać się do pogłębiania niekonstytucyjności sytuacji, czyli do nowych nominacji sędziowskich, które będą dotknięte wadą. Rozwiązanie, jakie przyjął obóz Zjednoczonej Prawicy w sprawie powoływania członków sędziów Krajowej Rady Sądownictwa, minister uznaje za niekonstytucyjne. Jednocześnie zapowiedział, że przyszłe regulacje chce budować w oparciu o trzy projekty, a dwa z nich zostały napisane przez sędziów. Wśród nich Stowarzyszenie Justicja, które jawnie toczyło batalie z poprzednim rządem. Po Marcin Romanowski ostrzega, że za zamrożenie Krajowej Rady Sądownictwa zapłacą Polacy. Jeżeli minister Bodnar przez parę miesięcy, czy wiem, dwa lata, bo rozumiem, że ma nadzieję, mam nadzieję płonną, że, że po kadencji pana prezydenta Dudy uda im się przeforsować swojego kandydata i wtedy będą mogli sobie zmieniać Krajową Radę Sądownictwa, do tego czasu to doprowadzi do katastrofy w polskim wymiarze sprawiedliwości. Katastrofy, która będzie przede wszystkim na szkodę Polaków, zwykłych ludzi w sprawach rodzinnych, w sprawach gospodarczych. Polityk mówi, że obecne rozwiązania zostały przyjęte przy udziale parlamentu i prezydenta, a to Polacy stali za ich wyborem. Zmiany, jakich w wymiarze sprawiedliwości będzie żądał Adam Bodnar, mają objąć też Trybunał Konstytucyjny. Europoseł PiSu, PiSu Jacek Sariusz-Wolski ostrzega, że już na najbliższym szczycie unijnym przywódców może dojść do zgody na nowe unijne podatki, wobec których rząd Donalda Tuska nie sygnalizuje weta. Nadzwyczajny szczyt z udziałem przywódców państw członkowskich, który ma domknąć zmiany w siedmioletnim budżecie Unii Europejskiej i zapewnić Ukrainie 50 miliardów euro do roku 2027 został zaplanowany na 1 lutego. Na razie przyjęcie nowych rozwiązań wstrzymały Węgry, które wciąż upominają się o środki z funduszu odbudowy. Europoseł PiSu Jacek Sariusz-Wolski ostrzega przed tym, jakie decyzje mogą zapadać w Unii w trakcie nadchodzących miesięcy i wyjaśnia, że Bruksela ma do załatania wielką dziurę w budżecie. Tam ma być więcej pieniędzy na różne cele i to kosztem nowych podatków. I to chodzi o podatek od dochodów z ETS-u, czyli z emisji CO2, o podatek od, graniczny podatek węglowy, czyli podatek od przychodów z takiego cła granicznego, od śladu węglowego i podatek od zysków przedsiębiorstw. Krótko mówiąc, to, co dotąd wpływało bądź mogło wpływać do skarbców narodowych, miało wpływać bezpośrednio do. Budżetu Unii. Polityk tłumaczy, że nowe podatki mają związek z finansowaniem funduszu odbudowy, którego koszty wzrosły wraz z podniesieniem stóp procentowych. Polska, poza zaliczką w wysokości 5 miliardów euro na transformację energetyczną, na razie z tego funduszu wciąż nie korzysta. I nawet jeśli rząd te środki wreszcie pozyska, to towarzyszyć może temu zgoda na nowe obciążenia. To jest obszar, w którym nie sygnalizował weta rząd Tuska. A, a zapowiadał jeszcze rząd Morawieckiego, że będzie to wetował. Europoseł PiSu Jacek Sariusz-Wolski ostrzega, że pieniądze dla Ukrainy nie muszą być pozyskane w taki sposób, jak proponuje to Unia Europejska, ale z wykorzystaniem innego mechanizmu. W jego ocenie temat wieloletniego budżetu i środki dla Kijowa powiązano świadomie, by ograniczyć dyskusję związaną wokół nowych unijnych podatków. Od wczoraj Bank Gospodarstwa Krajowego nie przyjmuje wniosków o bezpieczny kredyt 2%, program, z którego skorzystało kilkadziesiąt tysięcy rodzin, na razie nie doczekał się następcy. Bezpieczny Kredyt 2% to program, jaki zainicjował poprzedni rząd. Według komunikatu Resortu Rozwoju do 21 grudnia w ramach programu podpisano około 56 tysięcy umów kredytowych. Regulacje przewidują dopłaty do rat w pierwszych latach spłacania zobowiązań wobec banków, ale ich kontynuacji nie przewiduje nowy rząd Platformy Trzeciej Drogi i Lewicy. Tylko te wnioski, które zostały złożone do końca tamtego roku będą rozpatrywane, przez banki, jak rozumiem, akceptowane przez BGK, który dysponuje funduszami na dopłaty do tych kredytów. Tutaj poseł Pisu Zbigniew Kuźmiuk mówi to, co w komunikacie podał Bank Gospodarstwa Krajowego: Przyjmowanie wniosków o bezpieczny kredyt 2% zostało wstrzymane, a rozpatrzone zostaną tylko wnioski złożone przed 2 stycznia. Nowy rząd, co prawda, mówi o nowych rozwiązaniach, ale na razie nie przedstawił w tej sprawie propozycji, bo mocno różniły się tutaj oferty poszczególnych ugrupowań jeszcze z okresu kampanii. Platforma Obywatelska mówiła o kredycie 0%, Polska 2050 o uwolnieniu gruntów miejskich pod inwestycje deweloperskie, Lewica o tanich mieszkaniach na wynajem, odejście od bezpiecznego kredytu 2%, nie zaproponowanie na razie nic w zamian i planowanie w przyszłości gwałtownych zmian na rynku, według posła Pisu Zbigniewa Kuźmiuka, to destabilizacja rynku. Ten kredyt spowodował ogromne zainteresowanie i wziął w konsekwencji także wzrost cen, ale to już przeżyliśmy. Deweloperzy zdecydowali się na budowę, na rozpoczynanie budów, na staranie się o pozwolenia na budowę, czyli rozpoczął się taki proces gwałtownego zwiększania podaży, co daje szansę, aby ceny już nie rosły. Co więcej, bardzo dużo ludzi rozgląda się w terenach podmiejskich za działkami, bo budowa we własnym zakresie jest znacznie tańsza niż kupowanie mieszkań od deweloperów. No i ten proces jest nagle gwałtownie przerywany. Z medialnych doniesień płyną sygnały otoczących się w resorcie rozwoju pracach nad nowym programem mieszkaniowym. Środki na jego realizację mają być zabezpieczone w budżecie, a kierunek może być podobny do tego obranego przez rząd PiSu, czyli dopłaty w spłacaniu rat kredytu. W Nowy Rok wiele osób, dla których ważna jest ochrona ludzkiego życia, weszło z niepokojem. Otuchy próbuje dodać im Wojciech Zięba, który zachęca w ramach projektu ProLife, by mimo niesprzyjających uwarunkowań politycznych, angażować się w obronę tych najsłabszych, życia poczętego. Jedną z pierwszych regulacji przegłosowanych po wyborach w polskim parlamencie była ustawa, która dopuszcza finansowanie procedury in vitro ze środków publicznych. Podpis pod nią złożył prezydent, choć wcześniej pojawił się m.in. na Marszu Życia. Dodatkowo, koalicja, która doszła w Polsce do władzy, deklaruje dalsze kroki legislacyjne, które wprost są realizacją programu antywartości. Składają się na niego zabijanie dzieci poczętych przed 12 tygodniem życia i legalizacja związków osób tej samej płci. Oczywistym jest, że działania te i deklaracje budzą obawy. Musimy jednak pamiętać, że to nie ludzie, ale Pan Bóg rządzi światem. Jeżeli zmobilizujemy się i będziemy bronić swoich wartości i życia nienarodzonych dzieci, Wygramy. Wojciech Ziemba z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka przypomniał, że najnowsza historia pamięta trudne czasy postkomunistów, którzy opowiadali się za zabijaniem dzieci poczętych z przyczyn społecznych. Właśnie ta czwarta przesłanka do tak zwanej aborcji została wprowadzona w 1996 roku za rządów Włodzimierza Cimoszewicza i Aleksandra Kwaśniewskiego. Ale nie na długo, bo pół roku później udało się ją zablokować w 1990 w 2007 roku przyjęta została konstytucja. Znalazł się w niej artykuł 38, który gwarantuje każdemu człowiekowi prawo do życia. To właśnie on dwa lata temu był podstawą dla Trybunału Konstytucyjnego do objęcia ochroną nienarodzonych dzieci, u których podejrzewana jest niepełnosprawność. Wojciech Zięba przytoczył słowa listu św. Pawła do Rzymian, w którym apostoł pisał, że gdzie wzmaga się grzech. Tam jeszcze obficiej rozlewa się łaska. Słowa te niech będą dla nas otuchą, ale jednocześnie mocnym i głośnym wezwaniem do działania. My, jako obrońcy życia, jesteśmy gotowi do działania, ale potrzebujemy Państwa pomocy. Proszę o modlitwę i wspieranie. Organizacji broniących życia. To właśnie na nich, ale też na nas, ludziach wierzących, spoczywa ten obowiązek, ale i wielki zaszczyt, by bronić godności ludzkiego życia każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Ponad 100 tysięcy Włochów poparło projekt przepisów pod tytułem Bijące serce. Regulacje dążą do ograniczenia zbrodniczego procederu tak aborcji. Dokument jest w parlamencie. W Teksasie co piąte poczęte dziecko było mordowane, było bo od września 2021 roku funkcjonuje ustawa o nazwie Heartbeat. Powstała, by lepiej chronić życie poczęte. Zakazuje ona zabijania tych dzieci, u których słychać już bicie serduszka. A to jest możliwe nawet około szóstego tygodnia ciąży. Zapisy przyniosły oczekiwany rezultat, bo w ciągu pół roku od ich wprowadzenia liczba tak zwanych aborcji zmniejszyła się o 12%. Przez kolejne miesiące i lata w ślad za Teksasem poszły kolejne stany. Krok by stanąć w obronie tych, którzy sami jeszcze obronić się nie mogą. Teraz chcą zrobić również włosi. W kraju funkcjonuje bowiem prawo, które pozwala na zabijanie poczętego dziecka do 90 dnia ciąży. Aż 260 razy próbowano te zapisy zmienić, za każdym razem jednak bezskutecznie. Teraz do włoskiego parlamentu trafił projekt nowelizacji ustawy, pod którym podpisy zbierała koalicja organizacji pro Life. By mógł wejść on na drogę legislacyjną, potrzebował poparcia minimum 50 tysięcy Włochów. Jak się okazuje, dokument poparło jednak przeszło dwukrotnie więcej osób, bo 106 tysięcy. Włoska propozycja, bijące serce, nawiązuje do przepisów teksańskich. Nawiązuje, bo nie zakazuje ona tak zwanej aborcji. Wprowadza jednak zapis, który obligowałby lekarza do tego, by przeprowadził badanie USG, podczas którego przyszła mama będzie mogła usłyszeć bijące serduszko. Ma dać to kobiecie szansę na zmianę decyzji o śmierci dziecka i tym samym pozwolić na ocalenie nienarodzonego życia. Projekt nowelizacji mocno krytykują środowiska lewicowe, które przywołują opinię jednej z organizacji. Uważa ona puszczanie odgłosów bicia serca nienarodzonego dziecka za formę tortur. Po ostatnim ataku w Libanie, w wyniku którego zginął jeden z przywódców Hamasu, szanse na zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie spadły do zera, alarmują media w Izraelu. W ostatnich dniach Hamas skierował w Izrael serię rakiet, uruchamiając syreny alarmowe w środkowej i południowej części kraju. To po tym jak Izrael zintensyfikował ataki na środkową część strefy gazy. Walki toczą się też na innych kierunkach. Na północy zniszczyliśmy 12 batalionów Hamasu. Terroryści nadal tam są. Zostało ich kilka tysięcy pośród 15 czy 18 tysięcy. Duża część z nich została wyeliminowana, a inni uciekli na południe. Walki na południu strefy gazy wciąż są intensywne. Armia Izraelska opublikowała nagranie, które pokazuje działania podjęte przeciwko Hamasowi na terytorium należącym do Libanu. Zniszczono budynki kontrolowane przez Hezbollah. Sojusznika Hamasu. We wczorajszym ataku na przedmieściu Bejrutu zginąć miało dwóch dowódców zbrojnego skrzydła Hamasu. Nie żyje także jeden z liderów organizacji. Ruch, którego przywódcy i założyciele ponieśli śmierć jako męczennicy, za godność naszego ludu i naszego narodu nigdy nie zostanie pokonany. To oficjalne stanowisko Hamasu po wczorajszych wydarzeniach. Izraelska Armia nie komentuje ryzyka odwetu. Po śmierci jednego z przywódców Hamasu, wstrzymane miały zostać negocjacje w sprawie. W sprawie porozumienia obu walczących ze sobą stron. Takie informacje przekazał jeden z izraelskich dzienników, który powołuje się na źródła dyplomatyczne w krajach arabskich. Hezbollah w swoim oświadczeniu ostrzegł Izrael, że ataki na terytorium Libanu to niebezpieczny rozwój działań wojennych. Padły słowa, że ruch, który jest silnie finansowany przez Iran i tu cytat trzyma palec na spuście. To były informacje dnia. Dziękuję i życzę Państwu udanego popołudnia z Panem Bogiem. thank you